No hej, hello, witam Was teraz z tej perspektywy, ja już jak widzicie jestem ubrana i idę tutaj, bo tu znajduje się moja walizka, kucie. I co, zaczynamy akcję pakowanie. Dzisiaj, proszę Państwa, jest piątek i ja wyjeżdżam do Dziwnowa razem z moim mężem, moim Ryszardem. Jedziemy tylko we dwoje. Zostawiamy koty, dzieci, wszystko. Nie ma woli. Słuchajcie, bo tutaj mam bajzer. Kot jest bardzo niepocieszony, że Państwo wyjeżdżają. Ja w ogóle wyglądam tak. No, u nas w Stargardzie 24 stopnie. No, w Dziwnowie będzie trochę gorzej, bo tak chyba do 20, więc szału nie ma, dupy nie urywa. O, reszta przecież, ale stwierdziłam, że ja się ubieram tak, a najwyżej Dziwnowie się przebiorę. Czekajcie. Idę się z Ryśkiem przybić. Jezu, jestem. Normalnie przydał mi się taki, wiecie, pilocik. Dobra, bieliznę już spakowałam. Przywitałam się z Ryśkiem, bo słuchajcie, był w pracy. Wiecie, szef wszystkich szefów nie może rzucić wszystkiego, nie? I przyjechać, jechać sobie i tak dalej. Dobra, na pewno biorę stroje kąpielowe, chociaż nie wiem, czy mi się przydadzą. Raczej wątpię, ale biorę. Krótkie spodenki, no tak. Te, oczywiście, co mam na sobie. Oprócz tego biorę takie, to jest taka spódniczko, spodenki, o, jeszcze ich na sobie nie miałam, zobaczymy. Koszulki na krótki rękaw, białe, niebiałe, o. Wygniecione jak cholera, ale nie prasuje, pierdziel. Nie ma mowy. Dobra, wkładki. Oczywiście kot się kręci. Spodnie długie, dresowe. Tutaj mam parę par. Lumpy, moje Mustangi. Z H&M, nie, z H&M-u, te beżowe. No i te z Big Stara. Boże, ja naprawdę nie wiem, czy się zmieszczę. Bluzy. W tej miałam jechać, ale ostatecznie, no mówię, tu jest ciepło, więc w razie czego ja się po prostu przebiorę. Aha, tu mam coś brudnego. No, dobra. Lalu, proszę bardzo. Czekajcie, zamknę drzwi. Pomarańczowa z takimi fajnymi plecami. Oczywiście do kupienia w butiku Obsession. Nie no, tej nie biorę, bo ona jest brudna. Gdzieś ją pierdzieliłam, ale co to? No dobra. Do prania. Big Stara, o, proszę bardzo. Tu, co robisz? I wiecie co? Zejdź mi stąd. Wezmę jedną sukienkę, tą długą, czarną, z ogonem. Ja już w niej chodziłam. W razie W, gdybyśmy gdzieś na kolacji wyszli, nie wchodź tu. Nie wchodź. Do tego jest paseczek. Wiecie, kobieta musi być gotowa na każdą ewentualność. No i bez kitu, ja nie wiem, czy ja zamknę tą walizkę. Wy jej nie widzicie. Tak to wygląda. A mam tutaj jeszcze piżamki. Biała. Czarna. Oj Boże, no i szlafrok. Mój ukochany, czarny, wiekowy, ale uwielbiam. Na takie ciepłe dni jak teraz uwielbiam. No dobra. Kosmetyczki te tu na pewno nie zmieszczę. Ale nic, spróbujemy to zamknąć. Buty wezmę też do innej torby. Wiecie co? Chyba, że jednak wezmę większą walizkę. To wtedy nie będzie problemu. Chyba jednak wezmę większą walizkę. Czekajcie. Muszę się przepakować. No dobra. Tą sobie na razie zdejmę. Ojej.
tu. A tą wezmę tu. Dobra. Akcja przepakowania. Pilnujesz, tak? Żeby Pancia wszystko wzięła. Popilnuj. Pilnuj dalej. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? No nic, się znajdę. Dobra. Dalej. Tutaj mam te moje piżamki, szlafroczki, podawianki. Leginsy jeszcze miałam wziąć. Moja sukienka. Bluzy. Dwie. Troszeczkę brudna. Spodnie. Tu widać. Spodenki, koszulki. Tu. Stroj kąpielowy to tu. Dobra. Powiedzmy, że tak. No i miejsca mi starczy jeszcze na kolorówkę i na pielęgnację. To tak, to na razie niech tu leży. Bo może się okazać, że zaraz się tak się przypakuje do tej wielkiej walizki, nie? Dobra. Muszę was trochę przestawić. No dobra, taka perspektywa. Kot za chwilę mi statyw zrzuci. Pod, żel pod prysznic, Stars from the Stars. Ja mam ten taki z drobinkami. Słuchajcie, używam w łazience takiego różowego. Cudowny, cudowne, kompachnie. Coś pięknego. Do demakijażu, do mycia twarzy. Luxilan, coś takiego na dzień, na noc. Jeszcze nie używałam, to dostałam od teściowej, więc stwierdziłam, że zabieram, bo tamtych rzeczy, co stoją w łazience, co na co dzień używam, no to też moja Agnieszka używa, więc nie będę jej zabierać. Więc to jest tak, to jest to. Oczywiście dermika, bo to musi być na dzień, na noc. Tonik, esencja z tym, z rewitalizująca. Wezmę też w razie czego ziaja. Sopot Sun, emulsja do opalania, w razie czego. Wiecie, moja koleżanka w tamtym roku w marcu zasnęła na plaży, na leżaku i tak sobie zjarała twarz. No to jeżeli ona w marcu sobie zjarała, to co może być teraz? Więc też biorę w razie czego. Oprócz tego przydałby mi się jakiś SPF na twarz też, szczerze mówiąc. Mam krem i chyba ten z CeraVe wezmę, bo on jest z SPF-em 25 nawet. Więc chyba jego wezmę. Nie wiem, gdzie zatyczkę zgubiłam. Więc go biorę. Zobaczymy, jak teraz będzie mi się sprawdzał. Od razu sobie tu wrzucę. Oczywiście oprócz tego Mia Beauty Lab Serum. Wzmacniające, bardzo fajne. Bardzo miło mi się z tego korzysta. A czemu się nie chce, żeby osłyszał? Proszę bardzo. Więc też biorę oczywiście Lady Speed Stick. Do tego ani róż. Czy tutaj wachlarzyk, no bo pielęgnacja musi się wchłonąć, więc też idzie ze mną. Gumka do włosów, no bo ja śpię w koczku, więc wiadomo. Powiem wam, że po tym rozjaśnianiu włosów, no włosy są w dużo kiepskiej kondycji. Ja zawsze włosy rozczesuję na mokro po myciu. I normalnie jak, mimo że była odżywka, że był olejek, to normalnie przy rozczesywaniu, to aż momentami jak guma te włosy się zachowywały, po prostu. No ja już odwykłam od tego, ale czy jestem zdziwiona? No nie, no pewnie, że nie. Zawsze jest tak, jakie by włosy nie były, czy to są włosy grube, czy to są włosy cienkie, delikatne, one zawsze dostaną po dupie, zawsze, przy rozjaśnianiu. Ale no efekt ładny, zobaczymy, no co, nawilżanie, nawilżanie i jeszcze raz nawilżanie. Dobrze, krem proszę Państwa na dzień mam.
Tak, aha, na noc. To jest ten z obsydianem. Ja go dostałam od teściowej. Powiem wam, że fajnie mi się sprawdza. Pewnie mnóstwo chemii ma w sobie, ale naprawdę fajnie mi się sprawdza. Swoją drogą, wczoraj oglądałam transmisję Butiku Obsession. Oni na Facebooku mają swoją stronę i no nie tylko. I też robią właśnie takie wyprzedaże, no transmisje. I oprócz fantastycznych ciuchów, jest takie sukienki, wczoraj były, ja wczoraj tak popłynęłam, jakie dresy kupiłam, krótkie, długie, sukienkę, taką maxi, gdzie ja nigdy w maxi nie chodziłam, ale tam aż pokażę wam, jak przyjdą, popłynęłam strasznie, ja aż się boję, jak mi podliczą. I chyba poproszę, żeby mi to wysłały pocztą, jak ostatnio, bo one tak pięknie pakują. Oczywiście się pochwalę. No i widziałam, że mają w swoim asortymencie tusze do rzęs, kremy, nie takie, jakiś bandaż na twarz, coś takiego, jakieś serum, coś. Jak dziewczyny to kupują normalnie i pisały w komentarzach i to jest super. I tak mi przyszło przez może ja też kupię, i, no ale wiem, że to jest mniej więcej właśnie też z jakiejś transmisji moja teściowa kupiła. I muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę fajne, ale mam wrażenie, że naprawdę dużo chemii w tym jest. Mam takie wrażenie, dużo oblepiaczy jakichś takich dziwnych. Naprawdę cera wygląda ładnie. Nawet jedna dziewczyna pisała w komentarzach, że normalnie w końcu nie boi się swojego odbicia, jak rano wstaje, nie? Ale mam wrażenie naprawdę, że tu jest dużo chemii, co, ale mimo wszystko jakieś efekty te kremy dają, bo dziewczyny po prostu brały tonami, jedna to nawet dwa brała naraz. Jedna to tam mówi, że to już jest któryś z kolei. Moja koleżanka też korzysta, też ma tusz do rzęs i nawet ja pamiętam, że pytałam się i mówię, hej, jakie ty masz rzęsy? A ona mówi, że to jest właśnie od tego tuszu, z tego butiku, bo ona też robi tam zakupy. Więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda, tylko no właśnie, co z tym składem, nie? Ale to tak naprawdę, to takie, o, moje teraz, o. Dobra, tak czy siak, krem mam. Tu mam jeszcze też właśnie dziś z transmisji teściowa kupiłam, swoją drogą przepięknie wyglądają. Też jakiś kremik. I ja go też będę na noc stosować, bo on jest za ciężki jednak dla mnie na dzień. Za bardzo się świecę, wiecie, świecę, więc będzie na noc. Krem pod oczy My Skin Hero, oczywiście od Mia. Też już powiem wam, że jakoś strasznie dużo mi go nie zostało. Trzeba będzie za czymś innym się rozejrzeć. Ale też no naprawdę, on jest taki leciutki. Tam krem, maska od Mia jest jednak ma taką gęstszą tą konsystencję, bardziej bogatą. Ten jest taki lżejszy, ale i tak mi pasuje. Dobrze, to mamy załatwione w takim razie. Na noc ja używam serum jeszcze tego od CeraVe, ale wiecie co, ostatnio się pomyliłam i użyłam go na dzień. I on niestety mi strasznie roluje wszystkie podkłady łącznie z mineralnymi. Coś tutaj jest w tym serum, coś w składzie, co nie do końca lubi się z podkładami. Dobra, bo ja znowu za dużo gadam, za mało robię. Oczywiście olejek od AA idzie, ten brzoskwiniowy, bardzo go lubię. Biorę ze sobą. Kredkę Eveline biorę ze sobą. Następne co biorę, tusz oczywiście, Big By Definition. A swoją drogą ja też mam tutaj jakiś tusz, też w prezencie od teściowej dostałam, też właśnie z tych aukcji wszystkich na Facebooku, więc też będę testować, zobaczymy. Dobrze, to biorę sobie kredka do brwi, biorę moje minerałki, one teraz naprawdę tak fajnie się sprawdzają, one są takie szybkie, widzicie co, w użyciu. Oczywiście od razu biorę pędzle, bo jak teraz tego nie wezmę, to nie zapomnę. Także pędzle biorę i ten. No, proszę bardzo, od razu też tu pyk. A tego do rozświetlacza to tak. Palcem też mogę sobie poradzić, te kredki nie biorę. I wiecie co, miałam wziąć tą paletkę od Benefitu, ale jednak biorę moją bombę srebrną, którą kocham miłością ogromną. Jest to cudowny produkt, cudowny. Karola, dzięki, że mi poleciłaś. No ja mam różową, ale powiem, że szczerze, różowa chowa się do tej srebrnej. Patrzcie, jakie to ma drobiny, jak to daje po oczach. To jest taki chłodny odcień, naprawdę taki, ja bym to porównała nawet z taką poświatą z księżyca, taki srebrny, z takimi drobinami, brokatem, piękny. No i oczywiście do tego wezmę sobie mojego różowego cukiereczka. Wiecie, że to od tego produktu zaczęła się chyba ta moja wielka miłość do produktów kolorowych właśnie z perfumerii.
Uwielbiam, uwielbiam, naprawdę, nikt mi nie powie. Super. Czy coś jeszcze? Czy już wszystko? Wszystko. Teraz jak tak patrzę, to wszystko. Dobra, perfumki, no jadą ze mną, patrzcie, no to mi się zaraz skończy. Cat Deluxe, no widać, kto uwielbia, ale jeszcze mam, więc biorę. Dobrze, kolorówka jest, ale, gdzie ja mam moją gumkę? Wiecie co, ja ją zdjęłam, gdzieś walnęłam, tą taką beżową, a tu mam. Też ją biorę, bo no ja bez tej gumki żyć nie mogę. Jak mam, lubię umyć włosy i mieć rozpuszczone, bo ja naprawdę fajnie się czuję w rozpuszczonych włosach, ale no na drugi, trzeci dzień no te włosy już nie wyglądają i tak trochę lipnie chodzić w rozpuszczonych. Ale wezmę sobie może jeszcze te gumeczki, takie cieniutkie. O, wiecie, bo może jutro jednak będę chodzić w rozpuszczonych, tylko sobie uczeszę jakąś fajną fryzurkę. A co, jestem przecież na urlopie, jakby nie patrzeć. To wezmę i soczewki wezmę. O, jedna tutaj się obyła, a gdzie reszta? Nie wiem, co w głowie. Nie wiem. Dobra, biorę. W razie. No i dobra, szczotka do włosów. Oczywiście jeszcze szczoteczka do zębów. Astorebek, Pinko brać czy Gesa? Może Gesa sobie wezmę? Czy Pinko jednak? A, widzicie, jaki człowiek ma problemy? Bo tak myślałam, żeby też wziąć tą dużą, ale ona mi się nie przyda. No na pewno, słuchajcie, leki. Bo ja bez leków to no nie da rady. Dzisiaj, wiecie co, skończyło mi się to moje mleko owsiane i stwierdziłam, nie no, wezmę, wypiję sobie tą kawę z takim zwykłym mlekiem, bo ja czarnej kawy po prostu nie uznaję, nie? Ale odpłukać na razie nic mi nie jest. Rysiek robi śniadanie, ale ja powiedziałam, że ja nie chcę, bo ja nie chcę. Nie mam ochoty po prostu, nie? A jeszcze zaproponował jajecznicę, a ja ostatnio jak słyszę jajecznica, to tak miałam, no nie. Jakoś tak nie. Zgłodnieję, to zjem sobie w dziwnowie i tyle. Lepiej będzie wchodziło. No i co jeszcze? Powerbanka. Na pewno biorę powerbanka, bo bez tego to też jakoś tak ani rusz ostatnio. Pieniądzor, o. Wezmę dokumenty, no bo to też musi być w razie W. No i teraz tak. Czy ja mam brać książkę pana pan Mercedes Kinga, czy czytnika i w końcu zagłębić się w książkę Filary Ziemi, tom trzeci, bo coś ostatnio nie mogłam, nie wiem o co chodzi, ale martwię się, bo to jest stare wydanie czytnika, on ma kupę lat. I jak będzie słońce świeciło, to ja mogę nic nie zobaczyć. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, nawet jak z baterią. A to może odpalę i zobaczymy. Odpala się. Lubię te czytniki, ale no, nowsza wersja by się przydała, bo jest bardziej dopracowana. No i ten potrafi się dziad zawieszać, powiem wam. Ale dobra. W sumie to tyle. Jestem spakowana prawie. Dobra, on nie pracuje sobie, nie się otwiera, a ja jednak chyba wezmę Pinko i wszystko w temacie. Dobra, to co tutaj widziałyście, idę teraz tam działać. Thank you.
Teraz tak pomyślałam, że te wszystkie kable, ładowarki mogłam wziąć na tej dużej torby czarnej z Lacoste. A tu mam balsam brązujący, którego jeszcze ani razu nie użyłam i może w końcu go użyję właśnie nad morzem. Dobra. Nieważne. A, i może jeszcze jakiś statyw wezmę. A, pierdziele. No nieważne. Najważniejsze, że jestem już prawie spakowana. No i my już w samochodzie. Za mną widać leżaki. No mam nadzieję, że się przydadzą. Jak nie, to będzie lipa. Ale i tak czuję, że będzie super. Jeszcze musimy na myjnię zahaczyć, bo samochód trzeba umyć. Dawno nie był myty. Ryszard nie miał czasu. A mi się jakoś nie złożyło. Nigdy mi się nie składa. No dobra, tak czy siak, zaczynamy naszą podróż. Widzieliście, jakie pyszności? No nie dla mnie niestety, ale dla mnie jest kawa na mleku owsianym. Sprawdzona, bardzo dobra. Jaka miła pani? Super. No to jedziemy. Na plaży, najedliśmy się tak i teraz chillujemy, leżaczki, ja mam na sobie spódeczki i bluzę, trochę wieje, tak jak słychać, ale naprawdę jest cudownie, jest jeziory, że tam coś kombinuje. Słuchajcie, no i ja przyszłam się pożegnać, z tego miejsca kończę tego vloga, to jest nasz weekend, więc chcemy się nacieszyć sobą i widzimy się już w poniedziałek, bo ja w poniedziałek już wracam, a w niedzielę, ogólnie to wracam w niedzielę razem z dzieckiem, ale jeszcze jedziemy do kina na Furiozę. To jest kolejna część sagi Mad Max, więc już się nie mogę doczekać. No, a teraz idę, chilluję i co? I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!